Cześć, witajcie z Wisły, z centrum. Jestem na głównym placu Wisły. Za mną stok skolnity, na którym trwa intensywne naśnieżanie. Z tyłu tam policja, która obserwuje to, co tu się dzieje. A co się dzieje? Został tutaj zorganizowany briefing prasowy dla mediów z udziałem przedstawicieli stoków narciarskich, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli izb gospodarczych tutaj z regionu Wisły, Ustronia, jak i również Szczyrku, w którym właściciele ośrodków narciarskich, burmistrzowie między innymi Wisły, Szczyrku, przedstawiciele izb gospodarczych wypowiadali się na temat aktualnej sytuacji. Mówili o tym, co się dzieje, jakie skutki dla nich ma ten lockdown, zamknięcie stoków, komentowali to, co się dzieje w trakcie weekendów. Dzisiaj mamy poniedziałek, to, co się działo w sobotę, w niedzielę na tutejszych stokach, na wszystkich stokach w Beskidach, bo na pewno w mediach widzieliście, że jest wysyp ludzi z dziećmi, którzy kompletnie nie przestrzegają jakichkolwiek obostrzeń sanitarnych i nie ma się to nijak do tego, co miało, jakie było zamierzenie rządu, że lockdown taki spowoduje przestrzeganie. Ludzie są stęsknieni, spragnieni świeżego powietrza, wypoczynku na świeżym powietrzu. No co zrobić? Ja tego nie będę komentował. Proszę bardzo, zapraszam Was, obejrzyjcie fragmenty tego briefingu. Zobaczcie, co mają do powiedzenia przedstawiciele lokalnej społeczności, lokalnych przedsiębiorców, właścicieli stoków narciarskich i co planują, gdyby 17 stycznia nie okazał się ostatnim dniem tego lockdownu, jeżeli chodzi o ośrodki narciarskie i tą sferę związaną z bazą narciarsko-turystyczną. Dzień dobry Państwu. Stoki mówią dość. Czekały już bardzo długo na tą chwilę, żeby powiedzieć dość. Mówimy dość przede wszystkim temu, że stoki są zamknięte dla narciarzy. Są zamknięte dla narciarzy, są zamknięte dla snowboardzistów, a otwarte dla rzeszy saneczkarzy, którzy korzystają z tych stoków, nie zachowując żadnych norm sanitarnych. W momencie, jak stoki zostały otwarte, czy dla narciarzy, czy dla snowboardzistów, dostaliśmy gotowy protokół sanitarny, który musieliśmy wypełnić. Musieliśmy przestrzegać zakrywania ust, zakrywania nosa. Musieliśmy przestrzegać tego, żeby na obiekcie znajdowała się określona ilość osób i z tym sobie poradziliśmy. Przez cały czas, w którym funkcjonowaliśmy, byliśmy kontrolowani zarówno przez policję, jak i sanepid i te kontrole nie przyniosły żadnego nawet pouczenia. W tym momencie stoki są otwarte, ale nie są otwarte dla klientów. Mówimy dość także w tej sytuacji, w której to nie wiemy, co mamy robić dalej. Mamy tydzień tak naprawdę jeszcze, w którym wiemy, że stoki będą zamknięte. I na ten moment nie wiemy, co wydarzy się 18 stycznia. Nie wiemy, czy będziemy mogli funkcjonować, w reżimie sanitarnym. W tym reżimie, w którym jeszcze raz podkreślę, daliśmy sobie radę. Wszystkie stoki funkcjonowały. Żaden ze stoków nie był źródłem zakażenia. Narciarstwo, snowboard jest sportem bezpiecznym. Będziemy to powtarzać do znudzenia, aż ktoś nas wreszcie usłyszy. Narciarze i snowboardziści mają rękawice, mają zasłonięte usta, mają zasłonięty nos, są zachowane dystanse społeczne. To jest sport, którego nie da się uprawiać, nie zachowując odpowiednich odległości na stoku. Dlatego mamy nadzieję, że wreszcie ktoś nas usłyszy, że ktoś wreszcie zacznie z nami rozmawiać, bo dotychczas to tylko my wysyłamy pisma, wysyłamy prośby, tak jak wysyłaliśmy prośbę o to, żeby ferie wydłużyć, a nie skumulować w 2 tygodniach. To, co wydarzyło się podczas skumulowania tych ferii do 2 tygodni, chyba wszyscy widzieliśmy. Widzimy to podczas całego tygodnia, widzimy to podczas weekendu, gdzie wczoraj po prostu nie było możliwości wyjechać z Wisły. Dlatego mówimy stanowcze dość zamykania stokom. I chcemy wreszcie, aby ktoś nas usłyszał i z nami zaczął rozmawiać. Mówimy dość. Mamy tego
naprawdę już serdecznie dość. Powiedziano nam, że mamy otwierać stoki, otworzyliśmy się w grudniu. Później nam nas zamknięto, mimo że stosowaliśmy się do wszystkiego. My jesteśmy taką branżą, która musi naśnieżać, musi się przygotowywać, co zresztą Państwo widzicie za moimi plecami, że naśnieżamy, bo nie wiemy, czy nas otworzą, czy nie. Na dzień dzisiejszy w Wiślańskim Ski Passie pracuje na wszystkich wyciągach około 1000 ludzi. Ci ludzie nie będą mieli pracy, będziemy musieli ich zwalniać, będziemy musieli podejmować drastyczne kroki, aby przetrwać. To, co nam obiecują, na razie nie wiemy, co będzie obiecane, co dostaniemy i czy będziemy mogli dalej funkcjonować. Na dzień dzisiejszy chcemy się otworzyć i chcemy dalej działać. Co mogę powiedzieć? To na pewno nie rozumiemy pewnych działań, że będą otwierane galerie, będą otwierane są sklepy wielkopowierzchniowe, na których ludzie w ogóle nawet nie są liczeni. U nas na świeżym powietrzu, gdzie można się dotlenić, gdzie dzieci powinny jeździć na feriach, to mamy na dzień dzisiejszy saneczkarzy jabłuszkowców, którzy nam tratują stoki i nic z tego nie wynika. Możemy dopuścić i snowboard, i narty. My jesteśmy za tym, żeby się jak najszybciej otwierać. My musimy pracować, bo inaczej tarcza, która się szykuje, jest nam nieznana, czy to będą tak zwane waciki, czy to cokolwiek pomoże. Patrząc po tym, że w marcu już 2020 roku w pierwszej dekadzie nas zamknięto i do dzisiaj nie dostaliśmy żadnej pomocy finansowej. Dlatego mówimy dość. Państwo się otworzą w najbliższym czasie? Rozważamy, tak jak powiedziałem. Będziemy wspierać podhale, które też rozważa. Nawet powiedziało, że ruszają tak czy siak, ponosząc konsekwencje. Po prostu nas nie stać na utrzymanie, a nie będziemy wykupywani, bo zbankrutujemy za pół darmo. To jest ostatni tydzień obostrzeń. Państwo rozważają otwarcie się już teraz, na dniach, w ciągu godzin? Wytrzymaliśmy tyle, to dociągniemy do 17. Zrobiliśmy to, co rząd zalecał, pomimo że te rozporządzenia według naszych prawników są niezgodne z konstytucją. Można to robić tylko ustawą, ale chcieliśmy pomóc, żeby te zakażenia były mniejsze. Nie widzę, żeby były mniejsze, czyli wyciągi nie są nośnikami po prostu tych zakażeń i pogarszania epidemii. Stoki są naśnieżone? Tak, śnieżymy, ryzykując, że pozwolą nam pracować i świadczyć te usługi. Jakie to są koszty w przypadku Suszowa, jeden dzień naśnieżania? Jeden dzień naśnieżania to może być 10 tysięcy złotych. No, wygląda to w taki sposób, że naśnieżanie jest możliwe tylko w określonych warunkach pogodowych. W momencie, jeżeli mamy mróz, każdy liczy na to, że 18 stycznia ruszymy i po prostu przygotowujemy się do tego sezonu. My musimy wykorzystać każdy moment. W Polsce tych mrozów nie mamy za dużo. W zależności od roku oczywiście różnie to wygląda. Nie mamy zbyt dużych opadów naturalnego śniegu, więc po prostu, jeżeli jest sytuacja, musimy ją wykorzystywać. Więc w tym momencie wszystkie stoki są naśnieżane. Jakie to są koszty do tej pory, do dzisiaj? Koszty naśnieżania to są ogromne sumy. To jest przede wszystkim prąd, to jest woda, za którą też płacimy, to jest czynnik ludzki. Wiadomo, że w zależności od stacji wygląda to troszeczkę inaczej. Pytanie, ile armat, ile sprzętu, ile land jest tutaj zaangażowanych do tego wszystkiego, ale mówimy o dziesiątkach tysięcy złotych. A może Pan powiedzieć stosunek Waszych kosztów do zaoferowanej pomocy? No, na ten moment nie mamy zaoferowanej żadnej konkretnej pomocy, więc ciężko tak naprawdę określić ten stosunek tutaj. Ile kosztuje Was przestój, czyli ten czas, kiedy nie możecie funkcjonować, ale ponosicie koszty? Jakie to jest koszty mniej więcej w skali miesiąca? Średnia, znaczy może inaczej, średnia stacja narciarska generuje dziennie przychód około 70 tysięcy złotych, więc jeżeli przemnożymy sobie to przez ilość dni przestoju, w prosty sposób wyjdzie nam, o jakich kosztach mówimy. Pan podsumować na przykład pierwszy tydzień ferii, tak? No to ile w zeszłym roku w ciągu jednego tygodnia ferie można było zarobić? No to tak jak mówiłem przed chwilą, jeżeli mówimy o średniej stacji, no to jest 70 tysięcy razy 7 dni, czyli około 490 tysięcy utraconego przychodu na ten moment, jeśli chodzi o okres feryjny. Okres feryjny, okres świąteczny to są dla nas najlepsze okresy w roku, które na ten moment już na pewno w tym sezonie nie odrobimy. Dzień dobry.
dobry, Karolina Wanturok, prezes Wiślańskiej Organizacji Turystycznej. Tak jak wypowiadamy się od dłuższego czasu, sytuacja w branży turystycznej, w miejscowościach turystycznych jest dramatyczna. Właściwie nie otrzymaliśmy żadnej pomocy, a skumulowanie w ferii całej Polski w 2 tygodnie, to co się wydarzyło, przed czym przestrzegaliśmy, ma efekt taki, jaki ma. Miejsca są przepełnione, wyciągi bez narciarzy są przepełnione, korki są straszliwe, wszyscy już mają dosyć lockdownu, wszyscy chcą wyjść z dziećmi na zewnątrz i wydarzyło się to, czego się spodziewaliśmy. Prosiliśmy rząd o to, aby ferie rozciągnąć na jeszcze dłuższy czas, żebyśmy mieli szansę jakoś w reżimie sanitarnym wszyscy walczyć z tym koronawirusem. Natomiast no, wszelkie prośby, wszelkie uwagi branży są bez efektu. 85% mieszkańców Wisły żyje z turystyki. Zostaliśmy bez pomocy i właściwie no, trzeba nazwać rzecz po imieniu, branża turystyczna w Wiśle i w podobnych miejscowościach umiera aktualnie. Czekamy na wymierną pomoc rządu. Nie wiemy, czego możemy się spodziewać, nie wiemy, czy po 18 nas puszczą i otworzą. W Wiśle jest kilkaset obiektów noclegowych, większych lub mniejszych. No, chociażby duży hotel Gołębiewski, który potrafi zmieścić 1500 osób, jest zupełnie zamknięty. Są mniejsze i większe kwatery, więc jesteśmy w stanie zmieścić kilkanaście tysięcy osób na wypoczynek. I przeważnie te ferie były wypełnione, zwłaszcza termin śląski i termin ferii mazowieckich. Natomiast no, w chwili obecnej są to goście, którzy przyjeżdżają na jeden dzień. Wiem, że niektórzy w jakiś sposób próbują obejść przepisy i funkcjonują. Szczerze mówiąc, nie dziwię się tym przedsiębiorcom, bo wielu jest na skraju bankructwa. Bardzo serdecznie witamy Państwa. Nas z Panem Burmistrzem oczywiście dzisiaj nie mogło zabraknąć wśród naszych mieszkańców, naszych przedsiębiorców. No i rzeczywiście dołączamy się do tych głosów, tych trudnych głosów i tych głosów rozpaczy w kontekście możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. No i przede wszystkim chyba też pomocy, na którą oczekują przedsiębiorcy i jasnych, czytelnych deklaracji, jasnych, wskazanych PKD, które na tą pomoc będą mogły oczekiwać, które tej pomocy będą pozbawione, bo myślę, że przede wszystkim ta sytuacja buduje napięcie i też taką niejasność w całości. Dlatego ludzie nie wiedzą tak naprawdę, co robić. My w samorządach również mamy wielkie problemy, dylematy, jak to wszystko pospinać. No więc stąd też nasza obecność tutaj dzisiaj z naszymi mieszkańcami. Ja dołączam się do tego, co pan burmistrz powiedział. Nie połączyła nas tu absolutnie polityka, tylko po prostu wirus i konsekwencje przede wszystkim tego wirusa. To, co się dzieje w naszych społeczeństwach. Proszę państwa, 70% dochodów pochodzi z zimy. No i nie ma tutaj co ukrywać, że im większe problemy u przedsiębiorców, mieszkańców finansowe, tym one się przekładają bezpośrednio na nasze budżety gminne, które w 90% przynajmniej w Szczyrku pochodzą z turystyki. Także my tu nie chcemy nikogo krytykować, bo wiemy, że cała Europa trochę błądzi, mota się w tym wszystkim. Natomiast chcemy na dzień dzisiejszy już nie mówimy, jak pewne rzeczy mają wyglądać, tylko jak pomagać tym branżom, które są praktycznie położone. Nie trzem tylko gastronomia, hotelarstwo, czy prawda, czy jeszcze stoki, bo jest tyle naczyń połączonych ze sobą, że my nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, kto ile po prostu traci. I pan premier, ja wierzę, że on chce po prostu serce być może dać każdemu, ale nawet nie wie komu i nie jest w stanie określić, jak te straty są ogromne. Na naszej stronie miasta jest odpalony licznik od pierwszego dnia po świętach, wtedy, gdy zaczyna się już normalny ten największy ruch i to, proszę państwa, jest 50 zł na sekundę. Tyle takie przychody miasto po prostu troci, przedsiębiorcy wszyscy, którym cokolwiek z turystyki żyją. Dlatego też my popieramy te wszystkie ich po prostu postulaty, dlatego że często to są firmy rodzinne, które były budowane latami i ci ludzie dzisiaj stają na skraju bankructwa, już nie mówimy o tych, którzy mają jakieś leasingi, którzy mają kredyty inne, zostali pozbawieni środków do życia.